zawodników do końca rywalizacji. Tak, nie był to chyba skok na podium, ale zobaczymy Maciej Kot. On miał nad Dawidem 6,5 punktu przewagi. Znów troszeczkę go skręciło po wyjściu z progu, walczy o odległość. No, ale był to skok zdecydowanie krótszy niż ten z pierwszej serii, kiedy Maciej wylądował na 102 metrze. Ta pierwsza seria jednak z 22 platformy startowej. Teraz ta czołówka odbija się dwie belki niżej. Maciek ma już w swoim dorobku 6 medali letnich mistrzostw kraju, po 2 z każdego koloru. Przed rokiem pechowo przegrał z Kamilem Stochem walkę o trzecie miejsce. Przegrało 1/10 punktu. No, teraz pewnie chciałby zająć miejsce na podium, ale wszystko na to wskazuje, że ta sztuka mu się nie uda. 200